Witajcie w kolejnym odcinku Inboxa. Długa przerwa była. Cały czas chciałem wrócić do idei nagrywania tego programu razem z kolegami, którymi do tej pory nagrywałem, ale niestety ich możliwości czasowe są niejako ograniczone i trudno nam się zebrać w trójkę, żeby ten temat poprowadzić. Ja wiem, że pytań jest coraz więcej i nie chciałbym, żeby wyszło na to, że jakiś olewczy mam stan do tego tematu, tak więc będę to ciągnął sam. Postaram się robić może nie co tydzień, może co dwa tygodnie. No zobaczymy, jak się uda, to co tydzień. W pierwszym inboxie, który wrzuciłem na kanał Test Hub, on jest teraz już niepubliczny, żebyście nie dodawali tam więcej pytań. Pojawiło się tych pytań około 200. Biorąc pod uwagę, żebym chciał na każde poświęcić minutę, to zeszłoby nam 200 minut, to już nie trzeba mówić, ile to jest czasu, a wiecie, że w minutę na pewno bym się nie uporał. Tak więc będę chciał, żeby te nasze programy trwały, słuchajcie, tak po 20-30 minut, żeby nie było za długo i dlatego no, zrobię pierwszą część tych pytań, które teraz są dostępne, potem polecimy dalej, a później zrobimy kolejną turę. Ja znowu wrzucę jakiś filmik zajawkowy na YouTube'a, gdzie będziecie mogli kolejne pytania zadawać do tego programu, ale pamiętajcie zawsze, żeby tymi inboxami czy Q&A'ami się zająć przed zadawaniem pytań. Obejrzyjcie sobie wszystko, bo często się pytania powtarzają i już na nie były odpowiedzi zrobione. Także inboxy będę prowadził sam, może mi się uda do toków namówić kogoś i wtedy będą się również toki pojawiały, tak jak do tej pory to miało miejsce. Przypominam również, że jeżeli macie jakieś pytania, macie do dyspozycji stronę test.hub.pl. Na stronie test.hub.pl macie link do forum. Tutaj dość sporo osób jest zarejestrowanych i użytkowników mamy prawie 2000 i oni też dość często różne pytania i ciekawostki sobie prezentują, odpowiadają. Tak więc jak Wam zależy na czasie, macie jakieś problem do rozwiązania, gdzie czas nagli, to polecam to forum. Ja również tam jestem aktywny, co prawda nie bardzo, ale zachęcam do odwiedzenia forum. Również przypominam, że jest i Facebook, jest i Twitter i kanał RSS, jeżeli chodzi o filmy, które się pojawiają na kanale. Dobra, przechodzę do pytań. Pierwsze pytanie. W czym montujesz filmy, które trafiają na kanał? Ile zajmuje Ci czasu zrobienie odcinka z recenzji jakiegoś sprzętu? Słuchajcie, to jest dość duża ilość czasu. Po pierwsze, sama recenzja nie ogranicza się tylko do nagrania filmu, tylko jak wiecie, jeżeli takie urządzenie otrzymujemy do testów, przynajmniej ja otrzymuję czy kupuję, to zależy jak się uda, często kupuję, często teraz coraz częściej już otrzymuję na czas jakiś, bo też są często pytania, co robię z tymi urządzeniami, które dostaję. Oddaję je po prostu, te urządzenia nie przychodzą tu i nie zostają. One zazwyczaj, czasami się zdarza, że coś zostanie, a tak naprawdę w 99,9% te urządzenia wracają do tych firm, które mi je udostępniają. Słuchajcie, taka recenzja jak wygląda w przypadku na przykład smartfona. Pierwsza rzecz to trzeba sobie tego smartfona dokonfigurować tak, żeby był po prostu waszym głównym telefonem. Tak jak na przykład teraz w przypadku Samsunga, ja musiałem tutaj na nim zainstalować wszystkie swoje aplikacje, których używam. Tak mniej więcej około 100 aplikacji zawsze na smartfonie mam podinstalowanych. Tak więc sam ten proces konfiguracji nowego urządzenia do tego, żeby ono mogło wam zastąpić wasze, które aktualnie używacie, no to trwa dniówkę, trzeba sobie na to poświęcić. Potem kolejne 2, 3, 4 dni do tygodnia to jest użytkowanie tego urządzenia właśnie pod pełnym obciążeniem, jako waszego głównego urządzenia. Zazwyczaj to się waha od tygodnia do półtora tygodnia, bo zazwyczaj urządzenie trafia do mnie na 2 tygodnie, tak więc muszę przed upływem tych 2 tygodni nagrać materiał. Ja sobie ogólnie przygotowuję taką kartkę, gdzie sobie jak dane urządzenie testuję. Jest taka kartka, gdzie tu są podstawowe zagadnienia i ja sobie tutaj w miarę tego wykonywania takiego testu sobie notuję te rzeczy, które mam, jakieś uwagi, na przykład, że nie wiem, kolory są nie takie, aparat jest nie taki, czy czegoś, pamięci mi brakuje, jest za wolny, bo to później w momencie, kiedy tworzę taki film, mi z głowy ulatuje, bo to jest jednak ten okres tygodnia czy dwóch. Po upływie tego okresu, jak już jest pora na to, żeby zrobić test kolejnego urządzenia, przygotowuję sobie warsztat, przygotowuję sobie urządzenie i zaczynam po prostu kręcić film. Przygotowanie takiego filmu, samego materiału, nakręcenie to około 2-3 godzin.
I potem przychodzi montaż. Montaż myślę, że średnio staram się te materiały, żeby nie przekraczały 10 minut. Montaż takiego materiału też gdzieś tak z godzinę mi zajmuje. No i samo renderowanie 10-minutowego materiału to przy użyciu mojego komputera mniej więcej udaje mi się to zrobić w 2 minuty. Tak więc sam ten proces renderowania jest najkrótszy. Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie urządzenia, zebranie opinii, nakręcenie przebitek i tych materiałów, które potem widzicie w recenzjach. No i potem obrobienie samej recenzji i upublicznienie. Tak więc myślę, że to pytanie mniej więcej, odpowiedziałem na to pytanie dość wyczerpująco. Słuchajcie, kolejne pytanie. Czy twoim zdaniem do edycji wideo Adobe Premiere Pro lepiej kupić MacBooka czy stacjonarny Windows 10? Ja nie mam Premiere Pro na MacBooka. Jak wiecie, nie ściągam oprogramowania z chomików i z różnych innych tego typu źródeł. Oprogramowanie Adobe jest dość drogie, bo ten pakiet, który ja kupiłem, to około 10 tysięcy kosztował złotych i mam go w wersji Windowsowej. Być może nawet bym się mógł przesiąść na MacBooka, chociaż nie wiem, czy on byłby w ogóle w stanie nawiązać walkę z moim Windowsowym komputerem, bo to jednak jest potężna jednostka i no i tak jak wam mówię, to wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. Naprawdę ja próbowałem różnego rodzaju oprogramowania, zanim wszedłem w Adobe. Kupowałem różnego rodzaju ULIDy, różnego rodzaju inne oprogramowanie, głównie gdzieś tam w MediaMarkcie dostępne. Musiałem nawet rzucić okiem, bo 2 czy 3 pakiety takie do montażu filmów, wideo kupiłem, ale to wszystko mnie strasznie irytowało, bo było powolne. Pomimo tego, że komputer miałem mocny, to był problem z tym, że nie obsługiwały one wielowątkowości, czyli nie były w stanie obsłużyć wszystkich 12 urdzeni, które ja mam. I przede wszystkim nie były to rozwiązania 64-bitowe, czyli nie korzystały z całej pamięci, którą miałem włożoną. Mam 64 giga pamięci tutaj w tym komputerze zainstalowane. Tak więc zdecydowałem się na Adobe Premiere. Jest również Sony Vegas, który też jest w wersji 64-bitowej. Jest jeszcze jakaś darmowa platforma, ale jakoś ten Adobe przypadł do gustu i na nim montuję. Czy byłby szybszy na Macu czy na PC-cie? Trudno mi powiedzieć. No ja nie mam absolutnie żadnych tutaj do niego zastrzeżeń, bo to się dzieje, nie mam w ogóle opóźnień. No, najważniejsza jest platforma sprzętowa. Ja mam u siebie, tak jak mówię, dość mocny komputer, dużą ilość pamięci RAM. Mam 2 dyski SSD, na których prowadzę montowanie tych filmów i mam 2 dyski normalne, standardowe, twarde dyski mechaniczno-magnetyczne, gdzie sobie trzymam magazyn tych swoich filmów, surówek i tak dalej. Nigdy takiego porównania nie robiłem i pewnie takiego nie zrobię, bo musiałbym jakiegoś faktycznie potężnego Maca do tego nabyć, czy mieć udostępnionego i wtedy pewnie by jakieś różnice się mogły pojawić, ale na tego pecetowego zupełnie nie narzekam, nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów, nigdy mi się nic nie wieszało i zdecydowanie mogę to oprogramowanie polecić, bo z tych innych, które do tej pory testowałem, ono jest zdecydowanie najfajniejsze. Kolejne pytanie. Posiadam Note 4, za 2 miesiące spłacę jego raty, szukam kolejnego giganta w miejsce Note 4. Co byś polecił do 2,5 tysiąca złotych? Telefon być lepszy niż Note 4, mile widziana wymienna bateria oraz karta SD. Słuchajcie, z gigantycznymi telefonami no nie mam za dużej styczności. Teraz no w sumie takim największym, dużym telefonem, ale jeżeli szukasz Note'a, to pewnie z rysikiem. To tak naprawdę, jeżeli szukasz czegoś z rysikiem, to nie ma alternatywy, a wydaje mi się, że Note 4 cały czas jest takim topowym urządzeniem. Jest Note 5, nie na polskim rynku, można kupić na Allegro, można sobie go sprowadzić. Jest również rysik, ale tam już nie mamy ani wymiennej baterii, ani slotu na kartę SD. Alternatywą, jeżeli nie chodzi ci o rysik, może być Sony z wyświetlaczem 4K, masz na kanale jego recenzję. Aczkolwiek, czy ja bym był za tym, żeby zmieniać Note 4, to cały czas jest naprawdę przyjazna jednostka i nic mu nie brakuje, jeśli chodzi o oferowane przez jego możliwości. Kolejne pytanie. Czy zamierzasz przeprowadzić testy i zrobić recenzję Chromecasta i Chromecasta Audio, gdy będzie dostępny już w Europie? Czy ten tester napięcia, który używasz, to jest ten, który tam pokazujecie? Tak, jeśli chodzi o testery napięcia, to ja to dziś kupiłem na Allegro za 30 zł.
takie urządzenie, bo na AliExpress pewnie możecie sobie kupić, ale będziecie 2 tygodnie czekali, będzie może tańsze o 5 zł czy o 10, także można sobie to kupić u nas. Nie wiem, jaki to jest model, tu w ogóle nie ma żadnych oznaczeń, jest po prostu coś takiego. Ale porównywałem go, tak jak wam mówiłem w prezentacji, jak z normalną aparaturą pomiarową i okazało się, że to całkiem dobrze sobie daje radę i do takich pomiarów, wskazań prostych jak najbardziej się to nadaje. Czy Chromecasta? Pewnie tak, jestem wielbicielem Chromecasta, chociaż teraz coraz więcej nowych telewizorów, które się pojawiają na rynku, już mają wbudowaną tą technologię i z Androidem sobie wyśmienicie dają radę. Nawet mój LG, który mam w sypialni, też ostatnio dostał jakiś update i też nie było możliwości przerzucania w formie takiej Chromecastowej, że to nazwę sygnału. Miałem tam włożonego Chromecasta do tego telewizora, a teraz już nie mam takiej potrzeby, bo jak uruchamiam telewizor, to automatycznie w YouTubie również widzę ten telewizor i mogę w ten sam sposób działać, jak do tej pory działałem za pomocą Chromecasta. Także jak będą Chromecasty, na pewno je zobaczycie u mnie na kanale. Często pytacie mnie o jakieś telefony, które nie są dostępne na polskim rynku i tu jest problem, bo po pierwsze nie mam ich skąd wziąć, po drugie szkoda mi trochę czasu, żeby się zajmować czymś, co nie jest u nas dostępne na rynku, bo być może ktoś będzie zainteresowany, to naprawdę garstka zapaleńców, żeby sobie sprowadzać tego typu urządzenia dla siebie. Jakbym miał gdzieś udostępnione, to pewnie bym taki test zrobił, ale tak, żebym sam specjalnie sprowadzał, kombinował, to po prostu za dużo czasu to zajmuje i jeżeli nie pozyskam tego w inny sposób, to raczej sam się nie decyduję na nabycie takiego sprzętu, bo ja nie mam potrzeby, żeby taki posiadać. Czy może pan zrobić dokładne porównanie Moto G i Moto G dwójki, trójki? Słuchajcie, tak naprawdę macie na kanale porównania. Wystarczy sobie wejść, nie wiem, chociażby kliknąć sobie tutaj na dole. Macie różnego rodzaju linki. Akurat nie ma Motorola, muszę dorobić. Ale jak was interesuje na przykład Samsungi, to klikacie w Samsungi i już macie zagregowane wyniki dla Samsunga. Jak was interesuje coś, nie wiem, z HTC, to też w prosty sposób możecie sobie zagregować dla HTC. Jeżeli szukacie coś z Asusa, agregujecie dla Asusa. Tak więc polecam wam wejść tutaj. Poza tym bardzo w prosty sposób możecie dotrzeć również do jakichś porównań, czy żeby sobie porównać parametry tych urządzeń, bo tak naprawdę to jest istotną kwestią. Reszta to jest design. No to już trzeba sobie pooglądać jeden i drugi telefon, bo być może mnie się jedna konstrukcja będzie bardziej podobała, a tobie zupełnie co innego przypada do gustu. Ale otwórzmy sobie Google i piszecie na przykład Moto G trzeci generacja specification. Odnajdujecie, ja użyłem właśnie GSM Areny i tutaj wam się pojawia dokładnie Moto G trzecia generacja i teraz możecie sobie zejść tutaj niżej i zobaczyć sobie, jak wygląda druga generacja tego urządzenia. Tak więc macie otwarte w dwóch oknach przeglądarki, ewentualnie zrobić sobie compare i w tego compare możecie sobie tutaj też wpisać Moto G trzecia generacja i na rzecz możecie sobie wpisać Moto G i powiedzmy jest ten pierwsza generacja i w tym momencie dokładnie macie porównane, na jakich częstotliwościach chodzą, z jaką współpracują siecią, z jaką prędkością, kiedy był wypuszczony dany model, jakie ma rozmiary, jaka karta SIM, ile waży, jakie jest charakterystyka wyświetlacza w każdym z tych modeli, czy tutaj następuje jakaś zmiana. Jak widzicie, w tych wszystkich modelach jest ten sam wyświetlacz, ta sama Gorilla Glass 3 ten wyświetlacz chroni. Widzicie różnice, jakie są, jeśli chodzi o dostępną pamięć, widzicie, jak wyglądają różnice, jeśli chodzi o aparat. Tutaj największe zmiany były w tym modelu. Myślę, że tutaj nawet nie trzeba bardzo, bardzo mocno angielskiego znać. Również macie informacje, jak wygląda bateria, w jakich są dostępnych kolorach, z jakim systemem operacyjnym. Także naprawdę polecam wam tą stronę GSM Arena. Ja nawet kiedyś myślałem, żeby zrobić coś podobnego u siebie na test hubowej stronie, ale skoro tutaj to działa dobrze, no to po co kombinować? Także jest i tutaj
ten temat do przygotowania i wszystkim, którzy chcą, żeby porównać dokładnie dwa modele telefonów, jest tyle możliwych kombinacji, że życia by mi nie starczyło, żeby każdy z każdym porównywać. Obejrzyjcie sobie na kanale prezentację i tutaj potem Wam proponuję, żeby sobie po prostu popatrzeć specyfikację dokładnie, czym się dany model telefonu jeden od drugiego różni. Dobra, jedziemy dalej. Jak oceniasz iPhone 6 i czy polecasz jego zakup? Jeśli tak, to z jaką pojemnością gigabajtów? Słuchajcie, pewnie, że polecam. iPhone 6s polecam, jest to bardzo dobre urządzenie. Zdecydowanie nie polecam 16. Zdecydowanie Wam nie polecam 16 giga. Niektórzy się ze mną zgadzają, niektórzy się nie zgadzają, bo również macie dokładnie zrobioną prezentację tego telefonu na kanale. Zawsze odsyłam, żeby sobie to pooglądać. Ja zawsze Wam przy sprzętach z nadgryzionym jabłkiem mówię, że 16 to jest złe wyjście. W ogóle dziwi mnie, że firma jeszcze produkuje 16, bo już w androidowych flagowcach jest tak, że się zaczyna to od 32, a tutaj zobaczcie, nie ma w ogóle wersji 32, jest 16, od razu 64. Zdecydowanie 16 jest za mało. Ja również analizowałem ten temat, bo mnie i w Androidzie już jest trochę za mało 16 i okazuje się, że rozmiar aplikacji na przestrzeni ostatnich kilku lat no zdecydowanie się zmienił. Dawniej instalowanie aplikacji androidowej to pochłaniało mega, 2, 3, 5, 10 to już była duża. Teraz są aplikacje, które po 80, po 100 mega zajmują i niestety tej pamięci mamy coraz mniej dostępnej, bo również kupując urządzenie często się tak zdarza, że producent nam mamy 16, mamy tam preinstalowane różnego rodzaju pakiety oprogramowania i z tych 16 do dyspozycji na przykład mamy 9, czy 8, czy 7 i to może być problem. W przypadku iPhone'a zdecydowanie, jeżeli jeszcze chcecie tworzyć dużo materiałów, nagrywać filmy, korzystać z wszystkich tych możliwości facebookowych, z messengerów i różnych innych rzeczy, 16 będzie. Na początku oczywiście dacie radę do samego dzwonienia i do takiego podstawowego użytkowania, jeżeli tylko Wam Facebook potrzebny, będzie to ok, ale jeżeli będziecie chcieli bardziej ten telefon wykorzystać, to zacznie się tutaj robić naprawdę duży problem. Dobra, kolejna sprawa. Będziesz kupował Z5. Jak wiecie, Z5 już kupiłem. Nie śledzicie kanału, zawsze proszę przejście sobie albo mówię na stronę, albo przejście sobie na kanał YouTube'owy i tutaj macie wideo w kolejności chronologicznej. Można sobie popatrzeć, co było nagrywane i sobie odszukać to, co Was interesuje. Ja średnio staram się 3 filmy robić w tygodniu, tak więc tutaj sobie znajdziecie bez najmniejszego problemu. I Z5 jest u mnie już kupiona, kupiłem ją, też nie dostałem, bo też mnie pytacie, czy tutaj Sony mnie sponsoruje, że dostałem telefon i że taki jestem za tym Sony. Nie, nie jestem za Sony, staram się być obiektywnie, nie dostałem telefonu, kupiłem go za własne ciężko zarobione pieniądze. I słuchajcie, jak się coś dzieje, tak jak mam problem z Bluetoothem w moim Soniaku, to również Was informuję, że jest taki problem. I przede wszystkim chciałbym, żeby to wszystko wyglądało uczciwie, bo myślę, że to, że ja jestem niezależny, że z nikim nie współpracuję, że komercyjnie nie biorę za to pieniędzy, pozwala mi na to, żeby być obiektywnym, bo wiem, że różnie tym w sieci bywa. Czasami się tak zdarza, że osoby, które prowadzą mniejsze strony, mniejsze portale i liczą na te kontakty biznesowe z każdym klientem, no muszą się trochę naginać i nieczęsto jakieś niepochlebne słowa, pomimo tego, że coś ewidentnie jest nie tak, są w stanie wygłosić. Ja nie mam tego problemu. Jak jakaś firma daje w cudzysłowie dupy, to zawsze Was o tym poinformuję. Jeżeli znajdę jakąś rzecz, która nie powinna mieć miejsca, z marszu nagram film. Zawsze próbuję zweryfikować, w przypadku tak jak miałem Sony Xperia Z5, zawsze Wam próbuję zweryfikować ten problem. Potem Wam jeszcze daję odnośniki w opisie filmów, skąd pociągnąłem wiedzę, gdzie jeszcze ktoś ten sam problem odkrył, tak żeby nie było, że ja mam akurat wadliwy egzemplarz i robię aferę, robię tak zwany ból dupy i tak naprawdę robię firmie krzywdę, bo ja tylko cierpię z tego powodu. Jeżeli znajdę informację w sieci, że tego typu przypadłość się powiela wielokrotnie,
to was informuję. Tak więc poniekąd trochę rozwinąłem bardziej ten temat. Tutaj znowu jest pytanie, czy iPhone 6s czy Z5 Premium. Słuchajcie, to są osobnicze już, można by powiedzieć, preferencje. Zarówno 6 Plus jest to bardzo dobre urządzenie, Z5 Premium również bardzo dobre urządzenie. Jeżeli ktoś preferuje infrastrukturę iOS-ową, ma Maca, zdecydowanie polecam mu wziąć iPhone'a. Jeżeli ktoś nie ma jakichś preferencji w tym temacie, ja przynajmniej, jak wiecie, próbowałem już na iPhone'a się ze dwa razy przesiąść, ale jednak wolę cały czas Androida przez tą jego otwartość, przez tą łatwość wymiany plików, łatwość wymiany materiałów, które mam na telefonie zgromadzone. Zdecydowanie dla mnie Android. Jak przenieść z Windows 10 foldery publiczne na inny dysk? Przepraszam, ale nie rozumiem pytania. Nie wiem, o co chodzi. Co lepsze, iPhone 5S czy Huawei P8 Lite? Ponownie odsyłam, można sobie tutaj porównać aspekty tego telefonu, obejrzeć sobie na kanale recenzje zarówno jednego, jak i drugiego. I tutaj już nie chcę tak konkretnie, że tak powiem, wam wybierać tego telefonu. Już wam to wielokrotnie mówiłem, że dla mnie na przykład zupełnie co innego może być kwestią interesującą niż dla was. Dla was może być najbardziej interesujący zakrzywiony wyświetlacz i kolor zewnętrzny telefonu. Dla mnie może być istotne, powiedzmy, nie wiem, to, że jest wodoodporny i to, że obsługuje kartę pamięci. Tak więc sami musicie sobie odpowiedzieć, co jest wam potrzebne. Jeśli chodzi o awaryjność urządzeń, każdy producent prędzej czy później zaliczy jakąś wtopę, jeśli chodzi o wprowadzenie nowego urządzenia, które nie do końca funkcjonuje, albo że pojawią się jakieś awarie. Nie ma takiego urządzenia, gdzie każdy producent miałby czyste konto. W iPhone'ie były, pamiętacie, afera z wyginającymi się iPhone'ami, w Samsungu była afera w starszych modelach, że tam ta pamięć po iluś tam razach padała. Teraz w Sony ja mam problemy z Bluetoothem. Każdy ma coś tam na sumieniu. Są często też różnego rodzaju wskazania, że na przykład Sony pęka szybka sama z tyłu. W to samoczynne pękanie szybki poniekąd nie do końca wierzę, bo nawet ostatnio żeśmy analizowali, że chociażby w Sony Center są telefony, które przez pół roku chodzą, są cały czas włączone i nic tam w nich nie pęka. Tak więc no, zawsze się tak musi zdarzyć, że pewnie gdzieś tam telefon został albo wygięty, gdzieś ta struktura kryształu została nadszarpnięta i potem to właśnie skutkuje tym, że ten telefon nam prędzej czy później pęknie. Odsyłam cię do GSM Areny i na stronę testhubową, żeby sobie zobaczyć parametry i posłuchać tego, co ja w danym telefonie mam powiedzenia. Słuchajcie, czasami nawet się tak zdarza, że ja robię jakiś telefon pół roku temu, ale że to jest taka mnogość tych rzeczy, którą ja przerzucam, że po prostu potem już nie pamiętam, czy ten to miał czytnik karty pamięci, a czy ten miał 8 megapikseli, a czy miał 13 megapikseli. Zawsze warto sprawdzić. Ja też nie chcę tutaj odgrywać roli wszystko wiedzącego i biorącego wszystko z głowy, że tak powiem, mędrca. Kiedy test hub? Dobra, to już wam mówiłem, że próbuję z kolegami nawiązać, czy przetestujesz kamerę 360 Fly. Jak będzie dostępna, to zobaczymy. Jeżeli miałbyś zmienić swoją Z5, to jakie modele będziesz brał pod uwagę? Jeżeli mi się ten Bluetooth nie naprawi w tym telefonie, to na pewno go będę chciał zmienić, bo mnie to strasznie denerwuje. Ale liczę, że teraz wyjdzie update, bo już czytałem dzisiaj, że są coraz bliżej Marshmallowa na Z5 i myślę, że tutaj się ten temat rozwiąże. Tym bardziej, że tak jak wam mówiłem, kilka osób już ten problem w jakiś sposób tam u Sony zgłaszało. I wtedy zostanę z tą Z5, bo jestem cały czas z tego telefonu zadowolony i przede wszystkim mnie chodziło o Z5 Dual, bo wiecie, że jeżdżę gdzieś tam za granicę dość często i potrzebny, nie chcę targać ze sobą jakiegoś routera albo drugiego telefonu, wolę mieć wszystko w jednym. Tak więc, jeżeli miałbym na coś zmienić, nie wiem, musiałbym się grubo zastanowić. W lutym pojawiają się nowe Samsungi, nie wiem, może wróci do nich slot na kartę pamięci, może będą dostępne modele niewywijane, bo ja akurat sceptycznie do tego wywijania podchodzę. Nie ma to dla mnie absolutnie żadnej wartości użytkowej, jest to typowa wartość designerska, ale
ale mnie się to po prostu niewygodnie użytkuje. Nie wiem, nie, jakoś tutaj tak tymi palcami robię, że często gdzieś tu z boku ten telefon naciskam. Samo urządzenie mi się bardzo podoba, tylko brakuje mi karty pamięci, brakuje mi tego ekranu zwykłego, a w normalnej szóstce, bo to jest 6 Edge Plus, jest za słaba bateria i to dla mnie zupełnie się nie nadaje. Tak więc nie wiem, na pewno będziecie wiedzieli, dostaniecie informacje na kanale, na co będę zmieniał. Top 3 najlepszych telefonów 2015. Meizu 5 Pro. Jak wejdzie do Polski, czy warto w niego zainwestować? Jak będzie w Polsce, to będziemy się nad tym zastanawiać. Święta spędzasz u siebie, tak spędzam u siebie. Najlepsze 3 top telefonów? Powiem wam, że chińskie marki atakują. Ja nie wiem cały czas, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o te chińskie marki, o Huawei, o Meizu, jeśli chodzi o update do nowych systemów operacyjnych. To jest dla mnie zagadką. Jeżeli ktoś używa przez dłuższy czas, to dajcie znać, czy jest możliwość i szansa, żeby to było aktualizowane w miarę szybko do nowego Androida. Tego bym zupełnie tutaj nie lekceważył, bo to są naprawdę przyzwoite urządzenia. Te, które miałem możliwość testowania, no na pewno dużo lepiej wyglądają niż w cudzysłowie niektóre urządzenia polskich producentów, w cudzysłowie polskich, bo tam jest naprawdę lipa. Tutaj ze strony Huawei'a, ze strony Meizu te urządzenia, no nie mam nic do zarzucenia, działają bardzo przyzwoicie, płynnie. Tam jest inna mentalność, jeśli chodzi o ten launcher. I tutaj nie do końca mi się to podoba. Launcher można inny zainstalować, to już wam wielokrotnie mówiłem i to nie stanowi problemu, ale ciekaw jestem, jak będzie z aktualizacją do nowszych wersji systemu. Jeśli chodzi o trzy najlepsze, no to są topowe marki. W zasadzie nie mam takiego faworyta. iPhone 6, 6S, bardzo fajne, udane urządzenia, szczególnie z plusem, bo dla mnie plus jest przede wszystkim ze względu na baterie. Samsungi nowe są bardzo fajne, tylko jest lipa, jeśli chodzi o to, co mówiłem. Dla mnie telefonem roku było Z5, bo taki wybrałem. Z całej gamy, którą mam dostępną na rynku, bo w zasadzie wszystkie są mniej więcej w tym samym przedziale cenowym, ja akurat wybrałem ten, bo on mi najbardziej odpowiadał, jeśli chodzi o te swoje parametry, o te swoje możliwości wodoodporności, o możliwość obsługi dodatkowej karty pamięci i szczególnie Dual SIM, który nie jest aż tak popularny na polskim rynku, chociaż chińskie modele, jak wiecie, z tym Dual SIM-em się zdarzają. Trzy posony. Co po Sony wybierzesz? No to na razie mam Sony i nie wiem, co wybiorę. Nowe Nexusy wraz z cenami. Słuchajcie, nie wiem, jakoś na razie nie miałem go w ręku tak na dłużej i nie przypadły mi one tak do końca do gustu. Też sporo niepochlebnych informacji w internecie czytałem ze względu na tam jakieś problemy z pękającym tym panelem do zdjęć. Muszę to przebadać. Nie chcę się wypowiadać o czymś, o czym nie mam pojęcia. Muszę takie urządzenie mieć, potestować. To, że je zobaczę na obrazku, to nie wystarczy mi na to, żeby jakieś tam o nim opinie wygłaszać. Czy mając Xperia Z2, czy jest logiczne wytłumaczenie? Czy zamierzasz kupić GTA 5? Nie zamierzam. Opowiedz coś o tak zwanym śledzeniu Windows 10. Słuchajcie, pół godziny, zaraz kończymy. Jeśli chodzi o śledzenie Windows 10, ja absolutnie nie mam jakichś złudzeń, że jestem w stanie się od tego odciąć, od tego śledzenia. To już też żeśmy w tokach niejednokrotnie poruszali, że tak naprawdę jeżeli ktoś nie chce być śledzony i chce mieć pewność, że jego prywatność została zachowana, to powinien odciąć sobie prąd, zrezygnować z wszystkich urządzeń elektronicznych podłączonych do internetu i najlepiej przenieść się do lasu, do ziemianki. Ja tego nie robię żadnej działalności wywrotowej, nie jestem, nie wiem, poszukiwanym przestępcą. Jak ktoś chce mnie śledzić po to, żeby wyświetlić reklamę, no dobra, niech tak będzie, mogę z tym żyć. Ja przynajmniej na przykład googlowe reklamy, jak mi się pojawiają, jak gdzieś jestem, nie wiem, na jakiejś stronie, to zazwyczaj te reklamy trafiają do mnie, bo często jest to, że ostatnio kupowałem filtry od Red Gianta, no to mi się pojawiają od Red Gianta. Coś tam bukowałem ostatnio w hotel w Krakowie, no to widzicie, od razu mi się pojawiają hotele w Krakowie. Tak naprawdę to całe śledzenie to przecież nie ma po to, żeby, nie wiem, okraść nasze konta bankowe, tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby sprzedać nasze dane, nasze preferencje, jeśli chodzi o wyświetlanie reklam, o przygotowanie oferty właśnie dla nas, spersonalizowanej.
Nie uwierzcie mi, że te reklamy spersonalizowane są po 1000-kroć bardziej skuteczne niż takie wyświetlane zupełnie z kosmosu. Jeżeli ja bym teraz tutaj, nie wiem, otrzymywał reklamy dla producentów trzody chlewnej, zupełnie byłbym nimi niezainteresowany. Jeżeli dostaję reklamy, które w jakikolwiek tam sposób ze mną korespondują, czyli wpadają w te moje zainteresowania, to ja przynajmniej jestem zadowolony i nie mam nic naprzeciwko. Śledzenie Windowsa to jest mniej więcej to samo, chociaż dla mnie tam trochę za dużo było, bo Microsoft sobie życzy, że będą do nich przekazywane próbki naszego pisma ręcznego, próbki naszego głosu, ale to tak naprawdę to też to samo mamy w Google. Jeżeli korzystamy z Google Now, dyktujemy coś, to też to nie analizuje to nasz telefon. Jeżeli nie mamy połączenia z internetem, to pisanie SMS-ów głosowe nie będzie działało. On musi przesłać to, co nagramy, gdzieś tam SMS-em, nie SMS-em, tylko internetem do Google i do Google dostajemy z powrotem. Tak więc tego nie ma co demonizować. Jest cały materiał o śledzeniu. Proponuję też popatrzeć na stare toki, bo tam też żeśmy mówili, że Google rządzi światem, to mniej więcej też tam był ten temat poruszany. Czy mając Xperia Z2 logiczne jest wytłumaczenie na przesiadkę na Z5? Powiem tak szczerze wam, że no pewnie jest, Z2 to już nawet nie pamiętam. Ja byłem głównie użytkownikiem Z3, z Z3 się przesiadłem na Z5, ale nie spodziewajcie się jakichś fajerwerków. To niestety nie jest tak, że teraz każdy nowy telefon to wprowadza coś nowego. Ja pamiętam, jak wszedł Galaxy S2, to było wow, to było po prostu, szczena opadała. Jak wyszedł pierwszy iPhone, to było po prostu trzęsienie ziemi, było coś kompletnie nowego. Tutaj zauważcie, że już producenci coraz częściej to właśnie design jest istotny, jak ten telefon wygląda. Chociażby HTC najnowszy. Zawsze HTC było firmą, która robiła fantastyczne głośniki i z tego słynęła. Teraz już patrzcie, no mamy jeden głośnik od dołu, tak jak w iPhone'ie. Telefon formą przypomina iPhone'a, bo co? Bo design. Ludzie biorą do ręki i mówią, o, jak fajnie leży, taki podobny do iPhone'a. Ja go kupię. I się okazuje, że to przynosi efekt. Nie przynosi efektu pompowanie, nie wiem, robienie z aparatu, który miał 4 megapiksele rozdzielczości, robił świetne zdjęcia w słabym oświetleniu, ale dla każdego to było za mało megapikseli, bo ktoś inny miał 16. Ludzie nie rozumieją technologii. Ludzie rozumieją design, wygląd, modę i takie to, co im się wmawia właśnie, że megapiksele są istotne. Tak więc... No tak, no nie wiem, czy z Z2? Nie wiem, chyba bym czekał, aż się ten telefon wyjeździ do końca i wtedy dopiero bym nad czymś myślał. Czy masz drugi kanał? Jeśli tak, jak się nazywa? Słuchajcie, tak, mam drugi kanał. Jak się nazywa? Nazywa się Mocny Vlog. Tam jest kanał taki bardziej, można powiedzieć, z moich wyjazdów, różne tam vlogi. I tutaj miałem też pytanie. Specjalnie się na nie przygotowałem, także już ostatnie, jak ja powiem, to było sprzęt, jakim kręcę te moje filmy. Pokrótce wam zaprezentuję, czym ja to kręcę. Ujęcia takie, gdzie jest fajnie rozmyte tło, to jest Canon 650D. Do niego mam kilka obiektywów. Jest to 1740L. Tego używam kolejnym obiektywem, do tego mam, to jest 70-200 LK też 4L. Mam standardową 50, ulubiony mój obiektyw to jest 85 kanonowski, ale on jest pożyczony u kolegi i mam jeszcze 20 też z dobrym światłem, bo to jest 2,8. To jest taki aparat, który robi to fajne rozmyte tło. Kolejną opcją, którą główną kamerą jaką kręcę, to jest Sony PJ780. Tutaj absolutnie nie ma jakiegoś musu, bo w zasadzie każda kamera będzie kręciła fajnie filmy. To jest to przerost formy nad treścią do kręcenia tego, co ja tu kręcę. Zdecydowanie inna kamera, nie wiem, za 600 zł by wystarczyła, żeby kręcić tego typu filmy, czy vlogi na internecie. Jeśli chodzi o vlogi, to właśnie najczęściej kręcę tą Sony GW55. Bardzo prosta, fajna, mała, poręczna kamera. I ona tak naprawdę zjechała ze mną pół świata i tą kamerę wam polecam. Jedna wystarczyłaby mi w zasadzie do wszystkiego i do kręcenia tych prezentacji jak najbardziej też. Ale wiecie, że jestem gadżeciarzem, muszę mieć różny sprzęt. Kolejną kamerą, którą używam do jakichś tam akcji vlogowych, to jest Canon Legra Mini X. Też dość ciekawa kamera, szerokokątna, z fajnym tutaj wyświetlaczem. Można zarówno w jedną, jak i w drugą stronę z tej kamery korzystać. Dobre mikrofony. Ja zawsze zwracam dużą
uwagę na dźwięk rejestrowany przez te urządzenia. Większość tych urządzeń oczywiście znajdziecie na kanale Test Hub i możecie sobie poprzeglądać ich, ich prezentacje. Też podręczna, fajna kamera, gdzieś tam można postawić, z niej skorzystać. W samochodzie jak kręcę, używam GoPro Hero 2. Słuchajcie, Hero 2 to jest stara kamera. Nie mam zupełnie potrzeby jej zmieniania, o tyle fajnie, że jest bardzo dobry, prosty interfejs, żeby podpiąć mikrofon. Bez mikrofonu zewnętrznego to się do niczego nie nadaje, bo jeśli chodzi o rejestrację obrazu jest ok, ale o rejestrację dźwięku ta dwójka jest kompletna lipa. Żeby rejestrować dźwięk w miarę przyzwoicie, to możecie albo sobie, tak jak ja, rejestrować na rejestratorze, że to jest Zoom H4n, ten, który tutaj stoi. Teraz go podniosę, żeby było widać, co to mniej więcej jest. To jest rejestrator. Jeżeli chcecie też do peceta, możecie kupić sobie jakiś mikrofon zewnętrzny. Ja mam również taki USB mikrofon, on się nazywa AKG Perception 120 USB. Też jeżeli potrzebuję gdzieś podłączyć lepszy mikrofon, to używam tego. Do zadań takich z kamerami posiadam taki zestaw bezprzewodowy Sennheisera EW100 G3. To są nadajnik i odbiornik i oprócz tego jeszcze mam w zestawie Sennheiserowy mikrofon do robienia wywiadów, ale ostatnio czy nigdy nie robiłem żadnego wywiadu. Ale sprzęt do rejestracji audio jest jak najbardziej istotny, bo przekaz ten, który słuchacie, dla Was jest istotny. Często jest tak, że ktoś słucha tego, co ja mówię, a w ogóle nie ogląda tego, co pokazuję. Tak więc tak wygląda mój sprzęt do rejestracji. Teraz jeszcze to, co się rejestruje, to jest Sony Action Cam, tutaj stojący, i jeszcze mam taką małą kamerkę. Action Camy widzieliście na kanale Test Hub, HTC RE też widzieliście na kanale Test Hub. Bardzo fajne urządzenie, teraz widziałem w Stanach się zaczyna promocja i można to już kupować chyba po $60. Czy po $100? Nie, chyba po $100. Bardzo fajna kamera, niedoceniana zupełnie, ona przeszła bez echa. Ma pewne wady w związku z tym, że pęka obudowa sama z siebie, ale mimo wszystko za te pieniądze, które ona była dostępna u nas w Polsce, za 500-600 zł można było kupić na Allegro. Świetne, świetne, świetne urządzenie. I dobra, i chyba tyle. 36 minut nam to zostało. Tutaj zresztą ktoś odpowiedział, że jest mocny vlog. Będziemy lecieć dalej z tymi pytaniami. Słuchajcie, zobaczcie, ile tego jest. Ja wam tylko przesunę. Także nie wiem, ile tych pytań żeśmy odpowiedzieli. To już ktoś tam pewnie policzy, a zajęło nam to 40 minut. Tak więc zachęcam do oglądania. Składam wam jak najbardziej najlepsze życzenia na okoliczność zbliżających się świąt, zdrowych, szczęśliwych, miłych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jeżeli w święta będę miał jakąś chwilę odpoczynku od jedzenia, to nagram kolejno odpowiedź na kolejne pytania. A jak już wyczerpiemy tą pulę aktualną, to przejdziemy do tematu zadawania kolejnych pytań. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was, jak się podoba, o łapkę w górę, jak wam się nie podoba, dajecie łapkę w dół. No i przede wszystkim komentujcie i subskrybujcie. Do usłyszenia.